Witam Państwa w czwartek 7 stycznia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium o powołaniu do życia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zimowych obowiązkach i orszaku Trzech Króli. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Pierwszego stycznia rozpoczęło działalność Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach, które przejęło dotychczasowy zakres czynności wykonywany przez Centrum Ratownictwa Gliwice w kwestiach dotyczących powiatu gliwickiego. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powołane zostało zarządzeniem starosty gliwickiego z dnia 22 grudnia 2015 i funkcjonuje jako całodobowa służba dyżurna. Poniżej na ekranie podajemy numer komórkowy do nowej instytucji. Wraz z opadami śniegu powraca śliski temat problematycznych chodników przylegających do prywatnych posesji. Straż Miejska przypomina, iż na właścicielach oraz innych podmiotach władających nieruchomościami spoczywa obowiązek dbania o stan chodników i dróg dla pieszych położonych wzdłuż ich posesji. Natomiast jeśli pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się teren będący własnością gminy, np. trawnik, właściciel jest zwolniony z powyższego obowiązku, który automatycznie przechodzi na zarządcę drogi. Wczoraj przez centrum Gliwic przeszedł orszak Trzech Króli. Trzy grupy o godzinie 14 wyruszyły z trzech różnych miejsc, aby połączyć się w jedną kolorową grupę na rynku. Każdy z pomniejszych orszaków prowadził król jadący na koniu. Grupa czerwona wyruszyła spod kościoła Świętego Michała, grupa niebieska z ulicy Barlickiego, a grupa żółta spod kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Po dotarciu na rynek rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Wyjątkowo dzisiaj, w czwartek, Telewizja Imperium realizowała studio prasowe. Nie zabrakło oczywiście przeglądu prasy, tym razem gościliśmy Gazetę Miejską, później rozmowa toczyła się wokół miejskiej kampanii społecznej pozytywnigliwice.pl. Opowiadały o niej inicjatorka akcji Jolanta Piecuch, dyrektor gimnazjum nr 11 i Beata Spałek, moderatorka fanpage'u akcji, dyrektor zespołu szkół budowlano-ceramicznych. I panie podczas kawy, przed nagraniem zdradziły, że właśnie już ta akcja Pozytywni już ma na was, po prostu na pani wpływ. W jaki sposób? Bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Przede wszystkim inaczej troszkę podchodzimy do życia. Próbujemy znaleźć te takie elementy właśnie pozytywne, dające radość. Szukamy akceptacji wokół siebie, do nas. Ja mówię, takie zwykła rzecz, uśmiechnij się, to wzbudza wśród ludzi bardzo dużo takich pozytywnych emocji, radości. Ostatnio pani moderator umieściła wpis z obrazkiem uśmiechnij się, ponieważ to jest jedyna krzywa, która wszystko prostuje. I to wywołało wielką burzę radości i pozytywnych komentarzy wśród użytkowników, więc no, chyba czasami takie rzeczy powinny się też znaleźć. Całe studio prasowe do zobaczenia dziś na naszej antenie, a po wiadomościach sport i prognoza pogody na piątek. Ja w imieniu swoim i zespołu dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.